Jakub Maciejewski, telewizja w Polsce.pl, program Gorące Pytania. Drodzy Państwo, z nami dzisiaj przedstawiciele trzech młodzieżówek Zjednoczonej Prawicy. W studiu Sebastian Maciejko, Młoda Prawica, czyli Porozumienie, a na łączach pan poseł Norbert Kaczmarczyk z Młodzieżówki Solidarnej Polski. I Jakub Cieśla z Forum Młodych PiS. Dodam jeszcze, że wszyscy z tej lepszej części Polski niż Mazowsze, znaczy z Małopolski, z Krakowa lub spod Krakowa. Ale zapytamy Jakuba Cieśle o słowa jego szefa, ponieważ Michał Moskal, szef Forum Młodych PiS, w wywiadzie dla tygodnika Do Rzeczy powiedział takie słowa. Pokażmy je Państwu. Od września wraz z początkiem roku szkolnego wystartujemy z ogromną polityczną ofensywą skierowaną do młodych. Będziemy aktywnie budować struktury młodzieżowe w całej Polsce. Założymy oddziały młodzieżówki w każdym okręgu sejmowym w kraju. Stworzymy młodym Polakom możliwość zaangażowania się w szeregach PiS. W zależności od ich zainteresowań będziemy organizować konkretne gałęzie tematyczne, które potem będziemy przenosić na szczebel rządowy. Będziemy chcieli, aby młodzi działacze w przyszłości tworzyli wielką ogólnopolską politykę. To ma być praca u podstaw, dzięki której w przyszłości sformułujemy nowe, przystosowane do współczesnych potrzeb elity naszej partii. Mówił Michał Moskal, on także zaskoczył tym stwierdzeniem, że wojna kulturowa nie ma sensu. To zresztą tygodnik Do Rzeczy dał jako tytuł. I Jakuba Cieśle chciałem zapytać, no wraz z początkiem roku szkolnego miało wystartować ta ogromna ofensywa wasza. Panie Jakubie, poproszę jakieś przykłady. Gdzie nowe oddziały, gdzie nowe strony, dyskusje, debaty? Co zrobiliście w tej waszej nowej wielkiej ofensywie? Panie redaktorze, już tłumaczę. Przede wszystkim przygotowywane są w tym momencie duże konwencje regionalne, prawdopodobnie makroregionalne, na których spotkają się przedstawiciele Forum Młodych, którzy wcześniej nie mieli możliwości wspólnej współpracy. W tym momencie jesteśmy na ostatniej drodze tak naprawdę do organizacji tych przedsięwzięć, o czym będziemy Państwa na bieżąco informować. Co się wydarzyło? Przede wszystkim dużym problemem Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości było to, że tłumacząc, w jaki sposób u nas wygląda struktura i hierarchia w partii, to Forum Młodych jest organizacją przy prezesie zarządu okręgowego. W związku z tym, że Forum Młodych jest przy prezesie zarządu okręgowego, brak było jakiegoś scentralizowanego działania wszystkich członków Forum Młodych. W tym momencie powstała baza wszystkich członków, nad którą pieczę trzyma Michał Moskal. Kontaktujemy się bezpośrednio ze wszystkimi przewodniczącymi i prezesami zarządów okręgowych. Panie Jakubie, a to są na razie rozwiązywanie problemów, które sami stworzyliście. No ale czy zajmujecie się czymś jeszcze poza samymi sobą? Oczywiście, że tak. Tak jak wspomniałem, panie prezesie, panie redaktorze, na samym początku mojej wypowiedzi, zaproponowaliśmy już dwa projekty ustaw, które będą głosowane przez Sejm. Jedna ustawa dotyczyła równego traktowania mężczyzn i kobiet w pracy, a druga ustawa dotyczy zwiększenia ochrony nad zwierzętami. To są dwa merytoryczne przykłady, które pokazują, że Forum Młodych działa, a nie tylko mówi o działaniu. Dodatkowo podejmujemy wiele inicjatyw lokalnych w różnych okręgach, które skutkują działaniami również w zakresie samorządowym. Ja w takim razie za miesiąc, za dwa poproszę całą trójkę naszych gości o przysłanie dokonań z ostatniego czasu. Opiszemy to na portalu w polityce.pl. Panów również zaprosimy. Pokażmy teraz wypowiedź Dobromira Szymańskiego z Młodej Prawicy, który był u nas w studio jakiś czas temu i zapowiadał ofensywę z kolei właśnie młodzieżówki Porozumienia Jarosława Gowina. Bardzo proszę o materiał. My jako Stowarzyszenie Młoda Prawica, Młodzieżówka Partii Porozumienia Jarosława Gowina zaczynamy konsultacje. Te konsultacje myślę, że będą trwały przez wakacje. To jest dogodny czas dla wszystkich młodych na spotkania. Ten plan chcemy oprzeć na czterech filarach. Po pierwsze edukacja, po drugie praca, klimat i dialog. Ja jako samorządowiec mogę powiedzieć, że chciałbym, żeby po prostu ten dialog odbywał się z samorządem. No, panie Sebastianie, edukacja, praca, klimat i dialog, no to są rzeczy, które można przypisać do każdej partii. Młodzieżówka Partii Razem by to mogła mieć, mogłaby to mieć Alternative für Deutschland w Niemczech. Co, w czym tu wy jesteście prawicowi, że co, że będziemy pić z tekturowych słomek, a nie z plastikowych i dialog z kim? Rozumiem, że dialog także ze środowiskami LGBT.
Znaczy my, jeśli chodzi o najlepszy plan dla młodych, właśnie o naszą inicjatywę, która opiera się na tych czterech obszarach, zaprosiliśmy do współpracy wszystkich, ponieważ to nie jest inicjatywa jakby skierowana tylko do jednego środowiska politycznego, tylko po prostu chcieliśmy stworzyć taką po prostu, można powiedzieć, platformę dla wolnej wymiany myśli. Zaprosiliśmy do tych rozmów przedstawicieli innych młodzieżówek, zaprosiliśmy również organizacje pozarządowe, jakby nikogo się nie boimy. I przyszli do takiego dialogu, na przykład ludzie z lewicy, z jakichś takich poglądów nam kompletnie przeciwnych, spotkaliście się z takimi ludźmi? Zdarzyło się tak, zdarzyło się nawet, że działacze Partii Razem na przykład przyszli na nasze spotkanie i potrafiliśmy kulturalnie razem dyskutować. No jaki był kompromis w takim razie z działaczami Partii Razem? Znaczy ciężko tutaj mówić o kompromisie, bo jakby te dyskusje nie dotyczyły jakby takich twardych kwestii ideologicznych, prawda? Takie zagadnienia właśnie jak dialog, edukacja, praca, klimat może mniej, ale jakby to są mimo wszystko rzeczy, które w dużej mierze młodych ludzi łączą i jakby my celowo dobraliśmy te zagadnienia też w taki sposób, żeby nie wywoływać w ramach właśnie tych dyskusji jakichś niepotrzebnych napięć, tylko bardziej skupić się na takich w pewnym sensie apolitycznych kwestiach, bardziej takich można powiedzieć. No to na czym polega wasza prawicowość poza nazwą? Co ma pan redaktor konkretnie na myśli? No młoda prawica, no to w jakiś sposób określa się też ideowo. W czym jest ta prawicowość, poza tym, że należycie do Zjednoczonej Prawicy, wasza partia należy i że młoda prawica ma tą prawicowość w nazwie. W czym jest młoda prawica przede prawicowa? Przede wszystkim w ramach swoich, chociażby, nie wiem, wystąpień publicznych, w ramach swoich akcji, tak jak mówiłem, przede wszystkim promujemy nasze wartości, prawda? Jakie to są na przykład wartości? Przede wszystkim wartości konserwatywne, takie wartości jak wolność gospodarcza, to są te nasze idee, które są dla nas najważniejsze. I to jest główny cel właśnie naszego stowarzyszenia, właśnie promocja tych wartości. Wolność gospodarcza czy coś jeszcze? Wolność gospodarcza, ale konserwatyzm. No dobrze, przejdźmy teraz do tych, których się postrzega jako jastrzębi Zjednoczonej Prawicy, bo Solidarna Polska i Forum Młodych Solidarnej Polski ma chyba najbardziej wyraziste poglądy z tych trzech członów, ale jak jest z praktyką, pokażmy jeszcze, bo panie pośle, zobaczyliśmy, jak wygląda wasza strona na Facebooku, Forum Młodych Solidarnej Polski, pokażmy widzom, proszę państwa. Tam jest mniej niż 1000 fanów, Zbigniew Ziobro w tle. W ostatnich dniach było trochę aktywności, ale wcześniej 2 miesiące przerwy. Panie pośle, na czym więc polega aktywność Forum Młodych pańskiej młodzieżówki? Panie redaktorze, to w złym kierunku zmierza ta dyskusja, bo pan przepytuje młodych ludzi na ten temat, jakie mają plany na najbliższy tydzień, miesiąc, czy jest u nich dużo osób, co będą robić za miesiąc, za dwa, za trzy tygodnie. Moim zdaniem, jeśli mogę sobie pozwolić na taki wywód, to jeżeli ma pan w studiu dwóch młodych ludzi z młodzieżówek, nie będąc w parlamencie, pokazuje pan jedną wypowiedź człowieka, który również w sposób merytoryczny potrafi z panem dyskutować w studiu bądź z innym redaktorem, pokazując materiał. Pokazuje to fakt, że młodzi ludzie są w stanie angażować się politycznie, są w stanie dyskutować z redaktorem w studiu i przekazywać prawicowe poglądy, przekazywać pomysły na Polskę. I to samo w sobie już jest sukcesem, że ci młodzi ludzie są aktywni w terenie, są aktywni medialnie. Proszę zobaczyć, jaka jest z drugiej strony lewicowa ofensywa i wielkie stowarzyszenia, fundacje, które na promocję, na liderów po tamtej stronie wydają niesamowite pieniądze. Więc sam fakt, że osoby są w stanie rozmawiać w studiu telewizyjnym, przygotowując się do życia społecznego, politycznego, żeby później reprezentować państwo polskie na arenie międzynarodowej, w polityce szeroko pojętej, to już jest wielkim sukcesem. W Solidarnej Polsce, no pokazując na stronie internetowej lajki, no to ja nie będę się, wie pan, opierał na lajkach. Ja się mogę oprzeć na tym, że Solidarna Polska ma grupę najmłodszych, najbardziej aktywnych posłów w Sejmie. Chociażby pokazując pierwszego ministra konstytucyjnego, który urodził się po 89 w wolnej Polsce, pana Michała Wosia, ministra środowiska, wybitnego polityka, który jest rocznikiem 91. Kolejna grupa posłów, Sebastian Kaleta, Jan Kantak, moja skromna osoba, jeśli mogę dołożyć do tej wspaniałej grupy, Jacek Ozdoba. No, cały czas pokazujemy młode osoby po 30, czy dobijające do 30, które będą stanowić o sile konserwatywnej w
Polsce i to są osoby przygotowane do polityki. To są osoby, które wspiera minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro, daje im szansę. To nie są osoby, które gdzieś będą do pięćdziesiątki w gabinecie politycznym i w pewnym momencie wystartują. To panie są pośle, osoby, ale ja muszę dopytać jeszcze o jedną rzecz. Więc jeżeli mam powiedzieć, jaki jest nasz cel, naszym celem jest to, by młode osoby przed 30 również sprawdzać w boju, by one znajdowały się na listach, żeby te osoby mogły być już gotowe, żeby sprawować mandaty radnych, wójtów, prezydentów miast. Panie pośle, ale ja pokazałem państwa fanpage, bo to jest też miara pewnej skuteczności. Ja rozumiem, że jesteście skuteczni w tym, że robicie jakąś dobrą robotę w administracji państwowej, ale jednak jest opinia o młodzieżówkach partyjnych, nawet Jakub Cieśla o tym wspominał, że to jest takie noszenie teczek, więc ważne jest to, jak potraficie oddziaływać na młodych ludzi, a media społecznościowe są dobrym do tego narzędziem, więc staram się w tej rozmowie panów zapytać, jakie jest wasze oddziaływanie na wasze całe pokolenie, a nie tylko na środowisko polityczne, w którym funkcjonujecie. Wie pan, młodzi ludzie, którzy przychodzą do biura i opowiadają mi o tym, że na przykład polityk Zjednoczonej Prawicy spotkał się z politykiem PSL-u i przynosi mi taką informację, bo oglądając media, największe media tego szerokiego nurtu, on chce czymś zaimponować. Ja go proszę, by napisał mały projekt na złożenie kwiatów pod pomnikiem bohaterów w regionie. I jako przedstawiciel Forum Młodych, czy po prostu młody człowiek by zebrał 2-3 osoby i po prostu sfinansujemy mu możliwość zakupu chociażby kwiatów czy znicza, sprawimy, żeby mógł powiedzieć kilka słów na tym wydarzeniu, by mógł się do tego przygotować. Wie pan, dla mnie to jest praca u podstaw, praca z młodzieżą, a nie to, czy jaka jest miara lajków, czy jaka jest miara podejścia do LGBT tych młodych ludzi, bo chodzi o to, by tą normalnością w wychowaniu sprawić, by później te elity przejmowały w Polsce władzę, te młode elity. Ja nie wiem, czy ta osoba, która poszła ostatnio złożyć kwiaty, czy wydrukowała na 17 września ulotki informujące o sytuacji historycznej, o tym, w jaki sposób dostaliśmy cios w plecy od Sowietów podczas II wojny światowej. Czy to przyniesie fakt w postaci, że ta osoba będzie prezydentem miasta Tarnowa? Nie wiem. Natomiast wiem, że jeżeli chce się zaangażować i informować historycznie Polaków, to jest to piękne, to jest to wspaniałe. Więc nie interesuje mnie w tym momencie to, czy ona mi opowie o tym neomarksistowskim ruchu LGBT, który idzie do nas z zachodu. Ja się cieszę, że promuje postawy patriotyczne. Czyli konkretna robota w regionie, w swojej lokalnej wspólnocie. No dobrze, to teraz takie krótkie pytanie na koniec. Każdego z panów zapytam z prośbą o krótką odpowiedź, bo wiemy, co was łączy. Proszę o pytanie, czy te młodzieżówki współpracują ze sobą? Czy jako, że macie jednak konserwatywne poglądy wszyscy, czy jest taka współpraca, która sprawia, że lepiej wam się oddziaływuje na społeczeństwo, na młodzież? Proszę o krótkie odpowiedzi, Jakub Cieśla. Panie redaktorze, ciężko nam współpracować z Młodzieżówką Solidarnej Polski, bo powiem szczerze, u mnie w okręgu nie znam przedstawiciela. Oczywiście bardzo chętnie poznam i z nim nawiążemy współpracę. Z kolegą Sebastianem Maciejką współpracowaliśmy w wielu aspektach. W związku z tym na pewno nie rywalizujemy. Co prawda nie jesteśmy w wielu sytuacjach spójni poglądowo, ale tak jak wspomniałem, nie rywalizujemy między sobą. Sebastian Maciejko. Mhm. Tak, no tak jak Kuba wspominał, jakby działamy oczywiście przede wszystkim w ramach własnych organizacji, ale ta współpraca również się zdarza. W Krakowie zdarzało nam się również, że tak to nazwę, kooperować. Ta współpraca układała się zawsze dobrze. Natomiast, no tak jak mówię, tak jak wspominał właśnie przedmówca, niestety Forum Młodych Solidarnej Polski w Krakowie nie funkcjonuje, więc jakby jak dotąd jeszcze nie miałem okazji z tą organizacją współpracować. Panie pośle, właściwie został pan wywołany do tablicy przez swoich kolegów. Wasze przykłady współpracy z innymi młodzieżówkami. Zapraszam panów do bezpośredniego kontaktu, tak samo jak w sytuacji Zjednoczonej Prawicy jest wiele punktów wspólnych, które pozwalają nam wygrywać kolejne wybory i dobrze rządzić Polską. Tak, są pewne rzeczy sprzeczne, więc to jest normalne, ale jeżeli to środowisko jest w stanie współpracować w Polsce, rządząc Polską, to dlaczego ma nie współpracować przy młodzieżówkach? Dlatego jak najbardziej takie akcje powinny się odbywać, powinna odbywać się wymiana poglądów, być może takie dyskusje, gdzie mamy pewne
różnice poglądów, dyskusje powodowałyby rozwój poszczególnych osób w młodzieżówkach, szefów. I tu muszę kropkę postawić, panie pośle. To jest bardzo dobre, na pewno jak najbardziej ja jestem otwarty na współpracę, na wspólne działania z innymi młodzieżówkami. Proszę państwa, naszymi gośćmi byli przedstawiciele trzech młodzieżówek, pan poseł Norbert Kaczmarczyk z Forum Młodych Solidarnej Polski, pan Jakub Cieśla z Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości, Sebastian Maciejko z Młodej Prawicy. Serdecznie państwu dziękuję i zachęcam do obserwowania aktywności tych młodzieżówek. My też mamy wpływ, zadajemy pytania, możemy ich odwiedzać, możemy nawiązywać współpracę w lokalnych inicjatywach. A państwo zostańcie z nami, bo za chwilę następny program Gorące Pytania. Dziękuję bardzo.